Siła jest. Tym razem naostrzona. Nie to co ostatnio. No dobra, zapaliłem kopciucha. No, chwilowo na razie nie kopci. Im więcej nie mierzę, tym mniej kopci. Sam się dociera. Samo naprawa. Dzisiaj jedziemy znowu na miejscówkę. Tylko teraz sobie wezmę piłę. Piłę sobie wezmę i włączymy zapłon. Dzisiaj sobie wezmę piłę i sobie troszeczkę potniemy, żeby kurde piły nie stracić, bo będzie problem. Tu gdzieś była foska jakaś. O. Cyk. I jedziemy. Przez chaszcze, kurde. Kierujemy się na tamto drzewo. Jeszcze parę razy przejadę i... Najgorsze, że teraz pająki są tu pajęcze narobiły. Tak szybko. Musimy trochę tu podrypcić. Spróbujemy coś tu podziałać. Ojej, kurde, tu z kosą mogłem przyjść. A powalą się drzewka, no to drzewka polecą, no to będziemy mieć problem z głowy. Siła jest. Tym razem naostrzona. Nie to co ostatnio. Było dużo narzekania, że pana MRF tnie, kurde, te... Mam nadzieję, że nic nakłada nie spadnie i na kamerkę. Na razie nie będę dalej działał, żeby mi się nie wykrzywiła. Idę po siekierkę. Masakra. Na dole wbiłem siekierę, żeby mnie docisnęło piły i nie wykrzywiło prowadnicy. Dosłownie lekko przyciąło, ale
Nie sądziłem, że aż tak dobrze nałożyłem łańcuch. Przyłożyłem lekko i weszło jak masło. Ojej, drugi raz tego błędu nie popełnię. Odciupię sobie tu u góry, to mi spadnie w tamtą stronę. I wtedy ręcznie powinno mi się udać uwolnić piłę. Pan MRF robi za bobra. Leć. Ta-dam! Prowadnica nieuszkodzona. Ojej. Z tym panem MRF-em. Ale główka pracuje. Główka pracuje. Elegant. Operacja uratowanie piły zakończona powodzeniem. Ojeju, kurde. Muszę to wszystko jakoś to poukładać względnie, żeby się dało podjechać i to wszystko ładnie pozabierać potem, bo ze zrobieniem syfu nigdy nie ma problemów. Użyjemy tej czerwonej, żeby było, ja bym czasami ją zbunkrował, żeby było widać. O, elegancko. Normalnie nie mam kondycji. Nie mam kondycji. Te gałązki też pójdą. Tylko nie wiem, czy je teraz przywiozę, czy nie czasem później. Jakoś. Ale nic się nie może zmarnować. Niestety. Lenistwo, nie chce się po siekierę iść. Te grubsze sedamy tu. Teoretycznie to mogę ciupnąć. Nie powinno być twarde. Twarde nie jest, ale siekiera jest tępa. Pasuje dowalić przyczepkę ostro. Jest niedaleko, więc przetestujemy jej wytrzymałość. Może się nie załamie. I dowalimy tak z 300 kilo. Tak jest właśnie u pana MRF-a z robotą. Ciągle coś robi, a nie ma czasu na YouTube. Ciągle jakaś robota. Najlepsze jest to, że ja robię, a reszta braciaków se jeździ motorami. I właśnie tak jest, że nie ma filmów z jazdy. Nie ma filmów z jazdy, bo roboty odpierane. I zaraz powalimy następną partię drzewek.
Kolejne oparcie się wywali i się złoży klocki. O. Cyk. A są te wierzba, czy co to jest? Momentalnie to odrośnie. Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Odcina z drugiej strony. Polecą nakłada. Ta będzie go przestawić. Dobra, na razie zrobimy porządki z tymi, co leżą. Nie ma co chytrzyć, bo potem nie za ciekawie to wychodzi. Sprzątniemy co teraz tutaj jest, leży, co jest pocięte i zabieramy się zaraz za następne. Ciężka, siłowa praca. Masakra. Powiem wam, że już mi się nie chce. Już mi się odechciało. Nie mam siły. Nie mam kondycji w ogóle. Kiedyś miałem taką kondycję, a teraz ostatnio coś ze mnie energię całą życiową wysłało. Dobra, tniemy resztę. Palimy huzgwarny. Kurwa, jakbym to załadował wszystko nakłada, będzie tu z 300 kilo chyba. Z 300 kilo będzie, bo to mokre. Nie no, przesadziłem. Z 250. Nie, może około 300 było. Byłoby około 300 kilo. Z tego wszystkiego, co zaraz tutaj doładuję. Kurde, jestem ciekawy, czy to przyczepka by wzięła. Może doładujemy. Przed domem się pewnie rozkraczy. Nie mogę się śmiać, bo jak się śmieję, to nie mam siły.
Fajne odpalanie, nie? Jak kosiarka do trawy. Ale wierzcie mi, jest to naprawdę przydatne, jakby wam czasami zalało sprzęta. Dobra, włączamy, żeby widzieć, jakie mamy. Tu mam teoretycznie ja blokadę rewers wstecznego mam tu, tylko mi się linka urwała przy tutaj w środku i mam zrobiony nadrucik. Podnoszę blokadę, wciskam wsteczny, opie. Ludzie, normalnie janoszowanie na wsi to jest podstawa. Dobra, gasimy sprzęta, ubieramy czapkę i jedziemy z tematem. Bo... się z wami żegnam, ja sobie to dotknę sobie tu, ewentualnie pociągniemy, ile jeszcze bateria pociągnie. No i cóż, pociągniemy, ile bateria pociągnie i żegnamy się, więc do następnego odcinka, w następnym oczywiście wożenie śmieci, nie, wożenie drewna. No i zobaczymy, czy uwiozę w ogóle to, czy kład uciągnie. Teredowa jedyneczka ma pociągnąć. No, więc do następnego, trzymajcie się, hej, ja tu tnę, zobaczymy, ile jeszcze kamerka pociągnie. Three.